ZTZ, Kuźnia Dobrych Praktyk, Szkoła Dużych Możliwości, ponieważ w szkole realizujemy wiele przedsięwzięć. Mianowicie od roku 2013 jesteśmy udziałowcem w projekcie unijnym, w którym uczniowie biorą udział, korzystają z bardzo dużych możliwości. Między innymi uczestniczą w stażach, zdobywają certyfikaty, korzystają z praktyk dzięki uprzejmości przedsiębiorców. Są to praktyki wyjazdowe. Ponadto odbywa się szereg ciekawych zajęć w pracowniach szkolnych, które również dzięki projektowi unijnemu wyposażyliśmy: pracownię gastronomiczną, hotelarską, pracownię leśną, pracownię logistyczną. Tutaj uczniowie poszerzają swoje horyzonty, swoją wiedzę, swoje umiejętności, nie tylko poprzez teorię, ale również poprzez praktykę. Co sobotę albo co drugą sobotę spotykamy się w ramach projektu Kuźnia Dobrych Praktyk. Odbywają się tu przeróżne zajęcia. Pierwszymi zajęciami była animacja czasu wolnego, gdzie uczyliśmy się, jak organizować czas gościom w naszym hotelu. Drugie zajęcia tyczyły się konsjerża, czyli specjalnej obsługi gościa z nietypowymi życzeniami. No a trzecie zajęcia, Państwo na nich jesteście, widzicie, to są zajęcia składania dekoracyjnego ręczników różnymi sposobami. Dziewczyny, dlaczego przychodzicie w sobotę na te zajęcia z projektu? Bo te zajęcia są ciekawe i chcemy się nauczyć wielu nowych, ciekawych rzeczy, które przydadzą nam się w przyszłości do pracy w hotelu. Chcemy zdobyć te umiejętności. Znajdujemy się dzisiaj w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Zawodowych i dzisiaj akurat jest sobota. Uczniowie przyszli chętnie na zajęcia dodatkowe, które odbywają się w ramach projektu Kuźnia Dobrych Praktyk. To są takie zajęcia cykliczne, które próbuję robić z każdą klasą. Tutaj dzisiaj mamy klasę pierwszą i zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki i przybliżenie potraw, technik sporządzania surowców, obróbki surowców z kuchni włoskiej. I między innymi dzisiaj na zajęciach będą robione takie potrawy jak risotto, pizza, lasagne, spaghetti carbonara, tiramisu deser i ciasto cygaretkowe z nadzieniem z owoców. No jak widać, uczniowie bardzo się starają, potrawy wychodzą bardzo dobre i bardzo się cieszę, że uczniowie, pomimo że jest to czas wolny, jest to weekend, bardzo chętnie korzystają z oferty szkoły takiej pozalekcyjnej. Mimo że mam w tygodniu zajęcia lekcyjne, to lubię przebywać ze swoją grupą i mimo brzydkiej pogody przyszłam, żeby się czegoś nauczyć. Zawsze to jakaś nowa dawka umiejętności, poza tym pani Bejnarowicz bardzo dobrze tłumaczy i można przy tym się dużo pośmiać i jakoś się odstresować.
do liceum czy do technikum, ale po dniach otwartych i po rozmowach z koleżankami ze starszych klas stwierdziłam, że ta szkoła będzie najodpowiedniejsza, ponieważ atmosfera, jaką sprawiają nauczyciele, jak i uczniowie, jest bardzo miła i przyjazna, dzięki czemu szkoła nie odrzuca od siebie. Ponadto w szkole jest bardzo wiele kierunków, wśród których każdy może wybrać sobie coś, co go interesuje. Także znajdujemy się właśnie tu, gdzie znajdujemy, przy Zrywce, ale w międzyczasie chcielibyśmy pogadać i zapytać się, jak wam się pracuje, jak te praktyki się w ogóle tutaj odbywają, co powiecie na temat swojego instruktora. Instruktor nie słyszy, jest daleko, zapracowany, a w ogóle jak w lesie, na wiosnę. Fajnie, zwierzęta są dużo. Dziekami mieliśmy. Nawet. No. A pracujecie obecnie co? Przy pozyskaniu drewna, czyścić jakoś powierzchnię, z tego co słyszałem tutaj, powierzchnia, która ucierpiała na skutek nawałnic i wiatru, tak? Tak. I duża to jest powierzchnia? 300 metrów, tak? Bodajże, no coś takiego. 300 metrów pozyskania, a powierzchnia. Ja myślę, że już jest bliżej, pan instruktor wszystko wie, także przejdziemy się pewnie na powierzchnię, zobaczymy jak to wygląda. Widzę, że drewno jest w części zdeprecjonowane, a więc jest to tak zwany S4 sortyment, tak? Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Gdańskiej w Braniewie ubiegał się o dofinansowanie do projektu ze środków unijnych Zespół Szkół Zawodowych Kuźnią Dobrych Praktyk. Ten wysiłek okazał się w pełni uzasadniony i bardzo dobry. Dofinansowanie unijne wynosi około 87%, z tego wkład własny powiatu to jest około 12,7%. Mówiąc krótko, jest to projekt na około 1 000 000 zł, dokładnie 998 326 zł. Czas realizacji tego projektu jest to okres dwuletni, od czerwca 2013 roku do maja 2015 roku. Uczniowie w ramach tego projektu odbędą szereg staży, kursy, które się skończą certyfikatem, będą spotkania z doradcą zawodowym, jak również będą mieli możliwość wyjechania na targi. W szkole ponadto realizuje się już wyposażenie pracowni naukowych, pomoce dydaktyczne, w odzież. Są to głównie pracownie gastronomiczne, hotelarskie i leśne. Drodzy gimnazjaliści, już dzisiaj bardzo serdecznie was zapraszam na ulicę Gdańską do Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie. ZTZ! Kuźnia Dobrych Praktyk! Technikum Leśne zapraszam!